Ostatnie dni przynoszą szereg ważnych dla rynku informacji. I tak w zeszłym tygodniu mieliśmy komunikat po posiedzeniu ECB. Tutaj szef ECB, czyli pan Mario Draghi, przyznał, że szczegóły dotyczące programu skupu aktywów, czyli programu QE, poznamy najprawdopodobniej dopiero za 2-3 miesiące. To troszeczkę rynki rozczarowało, natomiast pamiętajmy o tym, że i tak ten program najpewniej ruszy. Oczywiście pytanie jest tylko o jego szczegóły. Drugim newsem zeszłego tygodnia były dane z USA. Mieliśmy dobre indeksy ISM, no i mieliśmy wreszcie rewelacyjne dane Departamentu Pracy USA. Dane, które każą pytać się o to, co zrobi amerykański bank centralny 17 grudnia. Posiedzenie będzie dość ważne, bo będzie po tym posiedzeniu taki większy komunikat z prognozami, z konferencją prasową pani Yellen. No i rynek zaczyna spekulować o tym, że być może z komunikatu zniknie to słynne sformułowanie "constant time", czyli sugerujące utrzymywanie się stuprocentowych na niskim poziomie przez dłuższy okres czasu. Gdyby tak się stało, to oczywiście byłby sygnał do tego, że amerykański bank centralny pomału, ale jednak już przygotowuje rynek do podwyżki stuprocentowych w wakacje. Co jeszcze? Najbliższe dni, czy najbliższy czwartek, tutaj poznamy szczegóły programu tanich pożyczek dla banków komercyjnych z ECB, czyli programu TLTRO. Ten program miał swoją pierwszą odsłonę w październiku, niemniej wtedy zainteresowanie nie było duże. Popyt na pożyczki wyniósł 82,5 miliarda euro. No, tym razem rynek spodziewa się, że będzie to znacznie więcej, z tego powodu, że wtedy, czyli w październiku, banki dbały o swoje bilansy, mieliśmy takie stres testy. Teraz ta akcja powinna wyraźniej ruszyć. Natomiast jeśli chodzi o krajowe podwórko, tutaj w zeszłym tygodniu decyzja naszej Rady, stopy się nie zmieniły. Komunikat sugerował, że do obniżki nie dojdzie raczej w styczniu, że Rada uważa, że spadek inflacji jest przejściowy i koncentruje się na tym, że mamy lepsze dane o PKB. No i też ostatnie dni, które pokazały taki duży rozdźwięk w Radzie. Z jednej strony wczorajsze mocne słowa dwóch panów, Oświatyński i Bratkowski, no, którzy otwarcie przyznali, że Rada nie działa zgodnie z ustawą, czyli Rada nie reaguje na niską inflację i nie obniża stóp. A z drugiej strony słowa pani Hojnej-Duch, która no sugeruje, że z tymi obniżkami trzeba się na najbliższym czasie wstrzymać, więc na razie obniżki stóp w Polsce nie będzie, być może ona się pojawi jeszcze gdzieś koło marca, kwietnia. I to wszystko sprawia, że złoty radzi sobie całkiem dobrze, czy brak obniżki stóp w Polsce, zapowiedzi programu QE do marca w strefie euro właśnie powodują, że w relacji euro do złotego od 3 tygodni w zasadzie mamy dość dobre nastroje wokół naszej waluty. Ten ruch się zaczął dokładnie w ostatniej dekadzie listopada, po tym jak Mario Draghi zapowiedział we Frankfurcie, że uczyni wszystko, żeby walczyć z niską inflacją. To był dla rynku sygnał, że Europejski Bank Centralny najprawdopodobniej ruszy z programem QE, a to z kolei zachęta do tego, żeby euro sprzedawać, kupować to inne waluty, w tym naszego złotego. No i co my widzimy? Widzimy ostatnie dni, ostatnie 3 tygodnie, 3 mocne czarne świeczki, teraz próba odreagowania, natomiast widać tutaj dość mocny opór 4,16,5-4,17, opór, którego rynek za bardzo widać, że jednak nie może przejść, więc to by sugerowało, że my będziemy pomału sobie schodzić w stronę 4,13 do końca roku.
Więc końcówka roku dla złotego właśnie może być całkiem przyzwoita.